dniu dzisiejszym zostało zorganizowane sprzątanie nad zalewem w Sokółce, no, które jest, no, powiedzmy sobie szczerze, zaśmiecone. Nie dbają ludzie, tak samo również i wędkarze też śmiecą i trzeba, no, niestety posprzątać. Tak, żeby nasze wokół środowisko wyglądało na miarę XXI wieku. W sprzątaniu biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce na Zielonym Osiedlu. Trzeba im bardzo, bardzo podziękować za pomoc w sprzątaniu zbiornika. Po zakończonym sprzątaniu zorganizujemy dla nich poczęstunek, czyli będzie pizza, napoje i wielkie podziękowania z naszej strony, ze strony Polskiego Związku Wędkarskiego. Postanowiłem się włączyć, no bo wędkarze to wędkarze, oni tych żyłek mają sporo, a jak się gdzieś plącze albo coś, to krzywdzą zwierzęta przy tym, a śmieci też zanieczyszczają nam wody i jakieś lasy i w ogóle zwierzęta przez to się też trują, zabijają i coraz bardziej, więcej tych śmieci, coraz więcej, aż jest ich i w końcu może być tak, że no świat stanie się trochę gorszy i bardziej brudny. Często włączasz się w takie akcje? No, na razie jestem w pierwszej klasie, ale póki co, no to często w miarę tak się staram, żeby pomagać środowisku. Uważasz, że wszyscy powinni się zmotywować i brać udział w takich akcjach? Myślę, że tak, że to by było lepsze dla naszego środowiska i dla życia kiedyś ludzi, żeby lepiej żyli kiedyś, nie było aż takich wielkich zanieczyszczeń. Nasza szkoła imienia Elizy Orzeszkowej cały czas bierze udział właśnie w takich oto działaniach, jak sprzątanie świata, sprzątanie ziemi, czy sprzątanie terenów łowieckich dla naszych sokółszczan, ponieważ bardzo dbamy o czystość, o przyrodę. Nikt nie lubi, jak jest brudno, prawda? Każdy stara się tutaj dołożyć od siebie jakąś cegiełkę i cały czas dbamy po prostu o to. Czy uważasz, że więcej osób powinno się angażować w takie akcje? Tak, owszem, bo to jest bardzo dobre dla naszego kraju, ta czystość. Każdy powinien dbać o przyrodę. Wszędzie powinniśmy sprzątać, nie tylko taki zalew. Wszystkie puszki czy butelki każdy powinien po sobie po prostu wyrzucać, żeby było jak najmniej tego sprzątania. Jeśli nadal będą takie akcje sprzątania, będzie brać w nich udział? No, oczywiście, że tak. Cały czas będziemy dbali. Będziemy dbali o nasz kraj.